Cześć! Na pewno słyszeliście już o płatnościach smartfonem. To bardzo wygodne, bo nie musisz mieć zawsze ze sobą gotówki lub karty płatniczej. W tym odcinku pokażę, jak skonfigurować telefon z Androidem do takich płatności. Zapraszam! Ze sklepu Google Play pobieramy i uruchamiamy aplikację Google Pay. A następnie dodajemy kartę. Jeżeli zbliżymy telefon do karty tak, jakbyśmy chcieli zrobić jej zdjęcie, to aplikacja powinna rozpoznać numer karty, datę ważności i uzupełni te dane automatycznie. Możesz też wpisać te dane samodzielnie. Kod CVC uzupełniamy już ręcznie. Znajdziemy go na odwrocie karty. Akceptujemy warunki korzystania z płatności Google oraz regulamin. Ostatni krok to weryfikacja dodanej karty. Możemy wybrać spośród dwóch metod: SMS-a lub aplikacji mobilnej Twojego banku. Ja wybieram tę pierwszą. Odbieram SMS-a z jednorazowym kodem. Wpisuję go i klikam prześlij. Gotowe, karta dodana. Teraz, aby zapłacić telefonem, wystarczy go odblokować, włączyć NFC i zbliżyć telefon do terminala. Prawda, że wygodne? I w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.